Witam Was moi drodzy. Tak więc, cała walka wyglądała tak, że Gola walczył z olejnikiem, a Wardęga z Fabiańskim. I jednej parze zajęło to 5 sekund, a drugiej 10. Więc na początku, w pierwszych sekundach, Gola rzucił się na olejnika, doskoczył do niego i zaczęli jakoś tam wymieniać się ciosami. I walka została przerwana po 10 sekundach. Przy 11 sekundzie już byli od siebie. Sędzia ich rozdzielił. Naprawdę walka dziwna. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Jedna z najdziwniejszych raczej. Na pewno y, widownia nie była zachwycona, że oglądała tak szybką walkę. Wiecie, o czym mowa. A walka Wardengi z Fabiańskim wyglądała tak, że Fabiański podeszedł do Wardengi Wyglądało to tak, że źle postawił stopę i się przewrócił. Bardenga nic nie musiał robić praktycznie. Raz może ruszył ręką, jak stał na nogach, ale to nie od ciosu, bo to widać było, że albo sam to zrobił, albo tak jak mówił Montezja z Klanem. I taka to była emocjonująca. Super rozgrywka. Napiszcie, co wy myślicie o tym? Podzielcie się. Dla mnie to było coś. Naprawdę zaskoczony i zdziwiony byłem, że taka walka mogłaby być na fajme Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Papa. Pa.